Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Joanna i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Ta-dam! Ciergamy dzisiaj rękawiczki z jednym palcem. Być może były takie pytania, czy można z mitynek, które są na moim kanale, zrobić rękawiczki z jednym palcem. Oczywiście, że można, nie ma problemu. Robi się to od dołu, od tutaj nadgarstka do góry i troszeczkę inaczej się zakończa. No i tam może być szef, no to może niekoniecznie. A te są robione od góry do dołu, bez szwu i też bardzo proste. Także zachęcam do obejrzenia filmiku. I zaraz wszystko wytłumaczę. No tak, rękawiczka jest dziergana z wełenki, która jest koloru ciemnego brązu. Być może nie wszystko będzie dokładnie widać, ale ja myślę, że tak dobrze tłumaczę to krok po kroku i staram się wolniutko i dość jasno to robić i pomału pokazywać, że mam nadzieję, że mimo, że jest to taki ciemny kolor, nie zawsze wszystko tak dokładnie widać na filmiku, to jak ja mówię, pomoże Wam z łatwością ją wydziergać. A dzierganie jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Wiecie, jak jesteście u mnie na kanale, to wszystko musi być proste. Wobec czego postanowiłam, że no mimo, że to jest właśnie produkt z takiej ciemnej, to alternatywą było po prostu w ogóle nie nakręcić filmiku, bo w tym momencie akurat taką wykonywałam. Dobra, czyli tak, zacznijmy dziergać od palców, później będziemy dziergać właśnie do tego momentu i to będzie ta część filmiku dzisiaj. Druga część filmiku będzie obejmować kciuk, następnie łączenie tego kciuka z tą częścią rękawiczki, oczywiście później ujmowanie oczek i osłonę naszego nadgarstka i zakończenie tej rękawiczki. Będziemy potrzebować druty. Będą to jedyne druty, na których będziemy dziergać. Całe rękawiczki będziemy dziergać na jednej parze drutów. Ja użyłam druty 5 mm. Oczywiście będziemy potrzebować do nabrania oczek jakieś dodatkowe druty, ale te dodatkowe nie muszą być na żyłce, nie muszą być rozmiaru 5 mm. Chodzi tylko o to, żeby nam pomogły te dodatkowe nabrać oczka. I w zasadzie po to, bo albo później, jeżeli odłożymy jedną część rękawiczki, będziemy dziergać drugą, to wtedy sobie też możemy przełożyć na te dodatkowe, albo po prostu na nitkę z igłą przełożyć. No ale jakiś dodatkowy jeden by się przydał. No jeżeli już nie macie, co wątpię, bo pewno macie różne, to po prostu użycie nawet jakieś, wiecie, patyka do szaszłyków, to naprawdę muszę sobie spokojnie poradzić czymkolwiek, byle tylko by nie były większe niż 5 mm, znaczy grubszy, chodzi o nabieranie oczek. Dobra, ale całość ogólnie będziemy dziergać na druty. No wiecie, będziemy dziergać na okrągło i to są najmniejsze, jeżeli chodzi o tą szerokość, czyli cała szerokość druta z żyłką ma 40 cm. No, ale i tak, mimo że ta rękawiczka, no ona, widzicie, no jest dość wąska, zaraz Wam coś jeszcze powiem o wymiarach, to i tak ona, wiecie, no drut z żyłką mimo wszystko jest szeroki, ale naprawdę, ja to tak łatwo tłumaczę, że sobie spokojnie poradzicie, nawet mimo tego, że drut z żyłką będzie trochę za długi, no bo w zasadzie każdy będzie za długi, no ale naprawdę, no spokojnie. Dodatkowo, ja postaram się, no mam nadzieję, że to będzie dość zrozumiałe, jak wydziergać ją na Wasz konkretny rozmiar. Tak? Chodzi o to, żebyście sobie Wy wydziergały na swój własny rozmiar. Także ja Wam wytłumaczę, jak sobie poradzić, żeby wydziergać na Wasz rozmiar. Oczywiście w opisie też zaznaczę, na jaki rozmiar, jakie mam wymiary, zaraz też je powiem. Także na spokojnie. Ta moja konkretna jest cała długość jej, czyli od palców aż do zakończenia, ma 22,5 cm. Szerokość, zaraz ją włożę sobie tutaj,
Szerokość tutaj w najszerszym miejscu, nie licząc kciuka, ma 10 cm, ale się tak rozciąga, także naprawdę spokojnie. Dodatkowo tutaj ja mam obwód nadgarstka 17 cm, ale ona zobaczcie, tak się rozciąga, że naprawdę no jeszcze spokojnie tutaj na szerszą rękę. I długość tu kciuka od tego złączenia tutaj całości jest 7 cm. Ale mówię, ja powiem Wam po prostu tak, jakbyście Wy miały dziergać na swój rozmiar, tak? Nie sugerujcie się rozmiarami tej konkretnej rękawiczki, tylko ponieważ dziergamy ją zaczynając od palców, będziecie łatwo mogły zobaczyć, do którego momentu będziecie, jak nawet już po nabraniu, ile oczek sobie dodać, żeby pasowało na Waszą rękę. Albo odjąć, bo też być może będziecie dziergać na jakąś po prostu mniejszą rączkę. Także spokojnie, spokojnie, proszę się nie stresować, że czegoś nie widać, wsłuchać się w to, co ja tłumaczę, nie stresować się, że są takie wymiary, ja tłumaczę, jak dziergać na Wasze wymiary, wziąć po prostu jedne druty, no i włóczkę. Ja użyłam moją ulubioną włóczkę 100% alpaki od dziewczyn z Opakowego Gaju, taką tutaj, ale Wy możecie użyć jakąkolwiek. I tej mojej wełenki poszło mi tak 70 gram, czyli około tak 80 metrów. Że mówię, to około tak 70-80 metrów pójdzie, ale mówię, to jest na ten rozmiar, bo może będziecie miały jakieś inne, tak? Że to są tylko takie gwoli informacji i oczywiście wszystko macie też w opisie. Nie przedłużając, zachęcam do obejrzenia dwóch części filmiku, ponieważ filmik będzie podzielony na dwie części, tak żeby było i prościej dla mnie, no i mam nadzieję, że też dla mnie. Do wykonania rękawiczki z jednym palcem będziemy nabierać wełenkę na druty rozmiar 5. Najlepiej, żeby to były druty na żyłce 40 cm maksymalnie, ponieważ będziemy przerabiać na okrągło. I będziemy potrzebować dwóch par drutów, z tym, że nie muszą to być oczywiście dwa razy po 5 mm, mogą być 5 mm te, które będziemy przerabiać i jakieś dodatkowe. Chodzi tylko o sposób nabierania oczek. Jest to metoda nabierania oczek Judy's Magic Cast On. I polega na tym, że nabieramy na druty jedne i drugie, a przerabiamy później tylko jednymi. Jeżeli nie będzie widać, ponieważ tutaj wełenka jest ciemna, to odsyłam też do filmiku o skarpetach, gdzie też było tam pokazane, jak nabierać, przerabiać, no ale mam nadzieję, że to ładnie wszystko wytłumaczy. I teraz zaczynamy od tego, że na drutach tych, na których nie będziemy przerabiać, w moim wypadku to jest koloru szarego, zawiązujemy pętelkę. I teraz po zawiązaniu pętelki mamy tak, drut, którym nie będziemy przerabiać, jest na dole i drut, który będziemy przerabiać, u mnie to jest różowy, jest u góry. Nitka jest, tak jak widzicie, tutaj podwójna i ją sobie możemy za palec wskazujący i kciuk założyć i przekładamy tą nitkę z kciuka z dołu. Ciągniemy ją do góry i zarzucamy na drut, który jest u góry. No i płótnię tutaj tak krzyżujemy. Natomiast tą, która jest tutaj na palcu wskazującym, od góry zarzucamy na drut dolny. W ten sposób tworzą się nam oczka. Widzicie? Czyli mamy tutaj już teraz dwa oczka. Tą nitkę, która jest z góry i jest przełożona przez palec wskazujący, od góry nakładamy na drut dolny. Natomiast nitkę, którą mamy przełożoną tu przez kciuk, od dołu nakładamy przez drut górny. O, i już mamy trzy. A, widzicie? W ten sposób
Musimy narzucić po 10 oczek na każdy drut, co w sumie da nam 20 oczek. Mamy tutaj 4 i jedziemy dalej. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Tak, jeszcze raz w zwolnionym tempie. Zobaczcie, tu jest nitka, która jest na kciuku zawinięta i ta, która jest na palcu wskazującym i ta, która jest na palcu wskazującym od góry, o, nakładamy ją na drut dolny. I tutaj tak się trochę krzyżuje w tym momencie, ponieważ ta nitka z kciuka idzie od dołu na drut górny. I ile już mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, 5 i jest 10. 10 oczek na jednym, 10 oczek na drugim. I teraz będziemy przerabiać w ten sposób, że odwracamy nasze druty. To nie, żebym nie szarowały. I drut, który będę przerabiać, ten różowy, wyciągam sobie te oczka z tego drutu na żyłkę. Zabieram ten drut w dłoni prawą i będę przerabiać oczka z tego drutu zapasowego, czyli w moim wypadku szarego. I ponieważ jest to góra rękawiczki, przerabiam je wszystkie na prawo. Jest to początek, wobec czego przerabiam przekładając drut prawy przez środek tego oczka na drucie lewym, czyli na tym drucie zapasowym. Wszystkie na prawo. Teraz tu nie będzie szorować, jeszcze chwila. O, widzicie? Wszystkie 10, tak? Tutaj. W momencie, jak już przerobię te wszystkie 10, to zobaczcie. Odkładam ten drut szary, ten zapasowy, na którym nabieraliśmy tylko oczka. I mam tutaj już przerobione 10 oczek. Będę cały czas już tylko pracować na tych drutach moich podstawowych, różowych. Odwracam robótkę i w tym momencie oczka, które przerobiłam i tutaj oczka, które będę przerabiać. I te oczka, które będę przerabiać, nakładam na drut. Natomiast oczka, które przerobiłam, ściągam na żyłkę. Przerabiam dalej, 10 oczek i teraz pamiętajcie, że to jest góra, więc, i że będzie to na okrągło, więc trzeba by tu ścisnąć, tak? Ale to się później ułoży. I teraz już widzicie, że one są tak ułożone, że powinniśmy je przerabiać od przodu, ponieważ to jest na okrągło przerabianie. Czyli przerabiam te 10 oczek na prawo od przodu, czyli drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym od przodu, zabiera nitkę, która jest z tyłu i ściągamy. I tak te 10 oczek przerabiamy. I w tym momencie zakręciliśmy cały okrąg i mamy przerobione 20 oczek na prawo. I teraz cały czas będziemy na prawo, wobec czego też będziemy cały czas tak odwracać, tak? Czyli jak przerobimy tutaj, to odwracamy. I żeby przerabiać tą część, musimy z żyłki na drut oczka przyciągnąć, a tutaj z tego drutu na żyłkę. O. I w tym momencie prawy drut będzie wolny od oczek, będzie łatwo nam nim manewrować i przerabiać dalej. Ja sobie tą wełenkę schowam tutaj. Będziemy teraz dodawać 3 razy w co drugim rzędzie 4 oczka. I będziemy to robić w ten sposób, że teraz wam pokażę. Pierwsze oczko będziemy przerabiać na prawo. Pamiętajmy, że to jest okrąg, więc tutaj, żeby ścisnąć tą nitkę, którą tutaj już z oczka przerobionego
które jest na żyłce, mocno ciągniemy, tak żeby te tutaj, o oczko, jak przerabiając, żeby później nie było przerwy, tak mocno ściskamy. Czyli tak, pierwsze oczko przerabiamy na prawo, z drugiego oczka robimy dwa, czyli przerabiamy je dwukrotnie, też na prawo. Następnie jedziemy do dwóch przedostatnich oczek z rzędu. I teraz mamy dwa przedostatnie oczka tutaj i też z tego przedostatniego oczka robimy dwa i ostatnie oczko na prawo. I w tym momencie mamy dwa oczka. Wiemy, że tutaj cały rząd to jest cały okrąg, tak? Tutaj jest połowa rzędu. I teraz odwracamy całą robótkę i oczka z żyłki ściągamy na drut. Natomiast oczka z drutu ściągamy na żyłkę i powtarzamy ten schemat, czyli oczko pierwsze jest oczkiem prawym, w oczku drugim robimy z tego oczka dwa, czyli najpierw drut prawy przechodzi od przodu przez to oczko, następnie zabiera nitkę, która jest z tyłu, nie jest ściągana i później od środka przez to samo oczko zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągana. I w ten sposób mamy z jednego oczka dwa. Później idziemy do końca rzędu, do dwóch przedostatnich oczek z tego rzędu. I z przedostatniego też robimy dwa. I ostatnie oczko rzędu jest oczkiem prawym. I w ten sposób dodaliśmy kolejne dwa oczka, czyli w sumie cztery oczka na całym rzędzie. Teraz będziemy mieli rząd bez dodawania i później będziemy mieli rząd z dodawaniem, następnie rząd bez dodawania i rząd z dodawaniem, czyli trzy razy dodamy, tak? W co drugim rzędzie. Zobaczcie, tworzy nam się tutaj już taki na palce początek rękawiczki. Widzicie? Fajny. I to jest teraz moje trzecie dodawanie, wobec czego ja tutaj przeciągam na oczka z żyłki na drut, a z drutu na żyłkę. I co najważniejsze, to żeby tą nitkę, którą przerabiamy, tą wiążącą, tutaj mocno ściskać. Nie wiem, czy to widzicie. Żeby, ponieważ tutaj nie powinno być przerwy, więc jak tutaj już skończyliśmy przerabianie, to tutaj przerabiając, ściskamy mocno i w tym momencie nie ma przerwy. I czyli tak, pierwsze oczko w dodawaniu jest na prawo, następne oczko dwa razy przerabiamy, czyli z jednego robimy dwa na prawo. Idziemy do dwóch przedostatnich oczek i powtarzamy to samo, czyli te przedostatnie przerobimy podwójnie, tutaj podwójnie. I ostatnie na prawo. Z tej części rzędu odwracamy robótkę, ściągamy oczka z żyłki na drut a z drutu na żyłkę i okrąg już nam się taki robi fajny, że niedługo będziemy jeszcze łatwiej go przerabiać i w drugą stronę rzędu tak samo, czyli pierwsze na prawo, mocno tu ściskamy, żeby nie było przerwy, drugie przerabiamy podwójnie, idziemy znowu tutaj do końca tych oczek z tej części rzędu
I przedostatnie też przerobimy jako 2, czyli z jednego 2 zrobimy. Raz, siup, 2 i tego. I w sumie już po moim czwartym dodawaniu. O, zobaczcie, tak wygląda już na palce. Teraz raz Wam pokażę. Tylko rozsunę. Wiecie, to jest teraz wszystko zsunięte na żyłkach i na drutach, więc nie ma, ale ogólnie, o, zobaczcie, wyszło na nasze paluszki. Będziemy. I teraz tak, możecie oczywiście dodawać, ponieważ robimy to od góry. Widzimy, zakładamy sobie już na nasze paluszki i widzimy, czy nam się zgadza, czy mniej dodać, czy więcej, tak? Bo w sumie tutaj dodawaliśmy 12 oczek, tak? 4 razy 3 to jest 12, czyli z 20 oczek zrobiło nam się 32. No ale możecie na przykład patrząc na to dodać więcej albo mniej, albo też mniej nabrać i wtedy widzicie, czy ta rękawiczka będzie Wam pasować, czy nie. Także tutaj ta szerokość u góry na palce była tam 6 cm, stąd dotąd przy nabieraniu tych w sumie 20 oczek. Dobra. I teraz co? No i teraz po prostu dziergamy sobie na okrągło, czyli ja sobie tutaj zaznaczamy sobie tutaj początek rzędu, żebyśmy wiedzieli, że dziergamy, kiedy jest początek, kiedy koniec. I w tym momencie dziergamy sobie na okrągło. No ponieważ on nie zmieści mi się na, mimo wszystko na całą żyłkę, no to tak tym metodą, którą pokazywałam. Ściągamy druty, które przerobiliśmy, znaczy ściągamy oczka, które przerobiliśmy na żyłkę, te, które będziemy przerabiać na drut, z żyłki na drut sobie i tą drut prawy zawsze mamy wolny do przerabiania i przerabiamy jedną część, a później drugą część rzędu. Przerabiamy tutaj oczywiście cały czas na prawo i te oczko pierwsze ściskamy mocno, żeby nie powstała przerwa między jedną a drugą częścią, tak? Czy między tym tyłem, czy wierzchnią albo i spodnią częścią rękawiczki. I przerabiamy sobie jedną część rzędu. I już bez dodawania tutaj ja przerabiam. I teraz tak, też musicie sobie tą odległość do momentu właśnie, kiedy będziemy formować kciuk, ustalić indywidualnie. Ja tutaj, teraz pokażę, od momentu właśnie tutaj nabrania oczek do momentu tutaj kciuka, tu mam 11 cm. I tą odległość właśnie, którą będę tutaj przerabiać, ustalcie sobie też indywidualnie właśnie w ten sposób, że zakładamy sobie, przerabiamy i ustalamy, o już w tym momencie powinnam już kciuk mieć, tak? Także to 11 cm, które ja mówię, to jest takie dla mnie i takie, żebyście po prostu wiedzieli. I teraz tak, przerobiłam już tą część rzędu, te oczka, odwracam robótkę i te, które będę przerabiać, to z żyłki na drut, przeciągam wiecie co, przy takich małych robótkach to ciężko tak ładnie wszystko pokazać i te, które przerobiłam, to oczka, to z drutu na żyłkę ściągam i mam sobie drut prawy wolny i przerabiam drugą część rzędu. Widzicie? No ale niemniej jednak, to jest naprawdę bardzo prosto. Może na filmiku nie wygląda tak atrakcyjnie, bo i kolor ciemny i mała rzecz i tak ciężko oddać, ale ja mam ręce wyciągnięte w związku z czym do filmiku, w związku z czym też mi trudno jest tak
utrzymać wszystko, one sobie się będą trzęsły. No ale w każdym bądź razie jest naprawdę prościutkie. Przerobiłam i mam tu początek rzędu. Odwracam moją całą robótkę. Oczka, które będę przerabiać, naciągam na drut. Oczka, które przerobiłam, ściągam z drutu na żyłkę. Drut prawy mam wolny i przerabiam dalej. Zobaczcie, powoli już mi tutaj zakrywają się palce, wszystkie w mojej rękawiczce. I dalej sobie będę dzierkać. Filmik będzie podzielony na dwie części. Myślę, że teraz spokojnie sobie właśnie wydziergacie tą część z palcami, nauczycie się nabierania, także powolutku i dla mnie też będzie łatwiej krótszy filmik przesłać i Wam pracować, a później jak już wydziergacie sobie do tego momentu, gdzie będziecie chcieli sobie formować kciuk, to ja Wam wytłumaczę, jak ten kciuk formujemy, jak go łączymy z rękawiczką, no i oczywiście jak ją zakańczamy szybciutko, to już naprawdę, jak już poradzicie sobie z palcami, z kciukiem sobie też poradzicie i też on oczywiście będzie na jednych drutach. Także spokojnie, do zobaczenia w drugiej części filmiku. Słońce już zaszło, więc też jesienią trudniej jest nagrywać, żeby właśnie tą, zwłaszcza przy ciemnych włóczkach, żeby jakoś tą jakość filmiku była i żebyście widziały te przerabianie dość tak klarownie i jasno. Także dobra, nie zagaduję. Pa, pa.